Wojna Polski z Turcją w XVII wieku była jednym z wielu konfliktów, które wybuchały na tle rywalizacji o dominację w Europie Wschodniej i Południowo-Wschodniej, w szczególności wojna z lat 1620-21, znana także jako Wojna Cecorska, miała istotne znaczenie, jeżeli chodzi o geopolitykę tego okresu. Imperium Osmańskie dążyło do rozszerzenia swoich wpływów w Europie, a jednym z głównych celów była kontrola nad Mołdawią, co prowadziło do konfliktów z Rzeczpospolitą Obojga Narodów, która również chciała utrzymać swoje wpływy w tym rejonie. Wojna z 1620 roku rozpoczęła się od nieudanego najazdu hetmana Stanisława Żółkiewskiego na Mołdawię, co zakończyło się katastrofą pod Cecorą. Bitwa pod Cecorą była jednym z najważniejszych starć tego konfliktu. Hetman Stanisław Żółkiewski, próbując umocnić wpływy Rzeczypospolitej w Mołdawii, napotkał silny opór wojsk turecko-tatarskich. W wyniku zaciętych walk armia polska została rozbita, a Żółkiewski zginął. Klęska ta była dotkliwa. Ukazała słabości wojsk Rzeczypospolitej i konieczność wzmocnienia obronności. Janczarzy z tureckiego Yeniseri, co oznacza nowe wojsko, byli elitarną jednostką wojskową Imperium Osmańskiego. Byli oni jedną z najważniejszych i najbardziej skutecznych formacji wojskowych imperium, odgrywając kluczową rolę w jego ekspansji i utrzymaniu władzy przez kilka stuleci. Janczarzy byli rekrutowani z młodych chłopców chrześcijańskiego pochodzenia z podbitych terytoriów, głównie z Bałkanów. Chłopcy byli przymusowo wcielani do służby osmańskiej, przechodzili na islam i odbywali surowe szkolenie na zawodowych żołnierzy. W 1621 roku, po klęsce pod Cecorą, armia polska pod wodzą hetmana Jana Karola Chodkiewicza przygotowała się do obrony twierdzy Chocim przed nadciągającą armią osmańską. Obrona Chocimia była kluczowym momentem wojny. Mimo znacznej przewagi liczebnej wojsk tureckich, Polacy zdołali skutecznie bronić twierdzy przez kilka tygodni. Decydującą rolę odegrały umiejętności dowódcze Chodkiewicza oraz determinacja polskich żołnierzy. Ostatecznie bitwa zakończyła się taktycznym remisem, ale strategicznym sukcesem Rzeczypospolitej, ponieważ Turcy zgodzili się na pokój. Pokój w Chocimiu zawarty w 1621 roku był korzystny, jeżeli chodzi o Rzeczpospolitą. Potwierdzał status quo w Mołdawii oraz zobowiązywał obie strony do powstrzymania się od najazdów. Obrona Chocimia i pokój z Turcją wzmocniły pozycję Rzeczypospolitej w regionie, chociaż nie zlikwidowały zagrożenia ze strony Imperium Osmańskiego. Wojna wykazała potrzebę reformy wojskowej w Rzeczypospolitej, co w dalszych latach miało wpływ na modernizację armii. Konflikt z Turcją w XVII wieku, a zwłaszcza wojna z lat 1620-21, był ważnym epizodem w historii Rzeczypospolitej, ukazującym zarówno jej słabe, jak i silne strony w obliczu potężnego przeciwnika, jakim było Imperium Osmańskie. Dziękuję za obejrzenie filmu. Jeżeli film spełnił Twoje oczekiwania, daj lajka i zasubskrybuj nasz kanał na YouTube.